Ile tam było silnika? Ile procent? 40 coś. To nie za dużo, muszę uważać. Zobaczymy, jak morze wygląda. Co mi tam? Znaczy, to jest chyba rzeka, nie morze. Chociaż. Coś spróbować. Idzie kolejny, dobra. Wąt gnojowo. Nie. I wredne dziadostwo. Czy mi się siekiera skończyła? Tak. Dobra, ja muszę jak najszybciej odjechać. Tu miałem lekką walkę i mi się chyba siekiera skończyła. No i owszem, zepsuło się. Dobra, wypasujesz jako główny. I teraz co ja chcę zrobić? Już tłumaczę. Okulary chyba, tak? Tak. Chodzi mi bardziej o to, żeby znaleźć larwy. Chyba ich tu nie znajdę. No cóż. Łów rybę. A, brak przynęty. No właśnie. Czyli ryby się da łowić ogólnie. Trzeba mieć przynętę. Gdzie ta aktorinka jesteś w ogóle? Na początku. Nie, bo poszedł trochę hej-ho do przodu i... I jak co? Przejdziesz... Czekaj. Muszę narpić to. Tu gdzieś widziałem jakiś molo, przejadę się tam na wprost. Nie mam pojęcia, czego się mogę tu spodziewać. Ile zombiaków. I tu jest chatka na wodzie. O kurwa! To się narobiło. Odpal!
O, odpalił. Trochę ich tu było. Jak zobaczysz przed tym wielkim budynkiem na parkingu, nie? Czekaj, jak to chyba się próbuje ratować. Tylko mówię, nie? No. Albo ty tu byłeś. Jeżeli zobaczysz od tego wielkiego budynku na parkingu wielką plamę no. jakichś takich leżących zombie, to ja tam sobie pochodziłem, trochę pobiłem. Wszystkiego. Nawet połowy nie wybiłem. No, zadrapanie w dwóch, w trzech miejscach. To i tak się cieszę, to tylko zadrapanie. Chyba zadrapanie, aż muszę zobaczyć. Jak ugryzienie, no to bye bye postać. Zadrapanie. Przedramię. Przedramię to już nawet nie ma nic, a lewa ręka. Krwawienie, zranienie. No to masz szczęście. Paliwo, nie ugryzień. No to ogólnie znalazłem jakieś molo z dziwnym budynkiem. Szczerze nie wiem, czy chcę jechać do miasta. Możesz do mnie tu podjechać. Nie prześpimy, bo już mam ryzyko omdlenia. To może jakąś okrężną drogą? Bo nie chcę przez miasto jechać. Wow! Cóż to jest? 5 gwoździ, no chyba sobie jaja robicie. Dobra, ogólnie nie masz po co jechać. Tu nic nie ma. Dobra, po prostu do ciebie jadę. No, tu jest parking, prześpimy się, bo mówię, już mam lipa, jeżeli chodzi o sen. No i zostawiłem chyba u ciebie całe jedzenie, jakie w ogóle było. Myślę, jaką drogą by tu dojechać. Ale chyba jak tędy pojadę, źle nie będzie. Jak możesz, to zerknij na mapę i powiedz. Cały czas jedź prosto tą trasą brązową. Tu jest, tu jest. O, widzę, już tu mają taksówkę, zombie wybite. No, jestem w samochodzie. Tam sobie zegarki możesz pobrać. W sensie, nie wiem, czy tam trochę zombiaków nie idzie, ale... Ja jednak chyba tą taksówkę porzucę. Tak mi się wydaje. Waga 90 nadal. Waga 86 nadal. Muszę tylko jeszcze dwa spaść i już nie będzie na dwa. Czekaj, ile masz jeszcze raz? 86. Od 85 już nie ma, tak? Od 80 chyba 4 albo 5. Gałązki, o, zbieractwo mi rośnie. O, zombiaki tam już sobie stoją. Gdzie? Tam. Tylko przydałoby się tabletki przeciwbólowe wziąć. Wziąć. Wziąć.
Ja się muszę przespać. Też muszę, bo nie idzie w ogóle zombiaków zabijać. No, jest tragedia. Dużo ich tam dawaj. Jest? Nie ma. No to dawaj. Taksówki. Nie, ja idę do ciebie, pierdolę. Dobra, idziemy spać. Chyba coś jest. Coś lata, jeszcze nie wstałem. Dobra, do trzeciej. Jest zombiak. Zapal światła. Ogólnie już czysto. Jeżeli chodzi o budynki, to tak. Ogólnie najlepiej byłoby pojechać na wschód całkowicie. Tam jest od cholery tych właśnie budynków służbowych i tak dalej. W sensie tam, gdzie byliśmy. Kiedyś. Dobra, tylko myślę, bo najlepiej chyba by było, jakbyśmy pojechali brzegiem, bo jak przejedziemy przez całe miasto, to hejno. I dodatkowo, aktor, z tego co widzę, to w tym mieście, tam gdzie byliśmy, widzisz taką szarą pręgę? Czekaj, szarą pręgę. Takie jak coś w podobie do ulicy, tylko takie szare. No. Mi się wydaje, że to są tory kolejowe. To na pewno są tory kolejowe. I te tory kolejowe prowadzą praktycznie idealnie pod naszą bazę. Jeżeli tam nie ma żadnych pociągów, to teoretycznie samochodem moglibyśmy pojechać właśnie tą trasą. Więc teraz punkt nasz nawigacyjny to dostać się w okolice torów i w okolice tych magazynów na dole. Okej. Okay. Okej, okay, patrzę tak, żeby to miało ręce i nogi. A, dobra, widzę, o co ci chodzi, która droga. Dobra, tylko jedziemy na te budynki. No prowadź, prowadź. Szczerze nie wiem, pewnie nie jestem jednej rzeczy. Jaki? Bo godzina trochę późna. To co, kończymy tutaj? Nie wiem, czy tutaj właśnie, czy... No jak wolisz, jeszcze mogę posiedzieć. No ja w sensie wiem, tylko myślę, czy ja chcę wracać, czy ja chcę skończyć już teraz, czy... Wracać do bazy w sensie? No. Dobra, to zróbmy tak. Jedź na te magazyny. I pojedziemy torami, zobaczymy, gdzie dojedziemy. Okej? Okay? Dobra. Dobra, jest trochę ciemno, ale... Pojadę brzegiem. Dasz radę. Tylko powiedz jakby, jak coś będę miał gdzieś skręcić, bo... No w teorii dobrze by było, jakbyś już wjechał na ulicę. Się wiesz, ulicą będzie trochę ciężko. No, na pewno lżej chyba niż tutaj tymi polami. I to jeszcze w tej ciemnicy. Wierzę w ciebie. Dobra, wiesz co, może póki jest ciemno, pojadę tutaj brzegiem, jak będzie dzień, wjadę na ulicę, bo... No dobra. Mam ci ja latarkę, czy nie mam? Chyba nie mam. No trudno. Zaraz będzie widno. No to tyle dobrego, bo tak to ja nic nie widzę. Jest 13 czerwca. Poczekaj, wypiję.
Ło, jaki lag. Robi się zaraz jaśniej, co prawda. O, jaka horda. Szynka z narzędziami. Dobra, już musisz teraz w prawo skręcić tu. Tu po prawej. Jeszcze bardziej w prawo, aktor, bo jedziesz w las. Tu, gdzie masz tą białą, białą. Wiesz, żółtą ścieżkę. I tu w lewo. No dobra, no tędy. Omiń to. Powoli. I tu na prawo. Trochę was tu jest. Dobra, jedź prosto. Prosto, jak taki jechałeś. Tu jest jakiś medyczny chyba. Dalej. Następna w lewo, następna. Staraj się je omijać. I tu w lewo. W le... Dobra. O! Downhill. Dalej. Dalej, prosto, dalej. I tak mi się wydaje. Tak, dobra. I teraz na przejeździe skręcisz w prawo tam, gdzie są tory. Jedziemy z torami, tak. Cały czas torami. I tu chyba nawet normalne prędkości możesz rozwijać. Nowy typ pociągu. Cały czas torami. Tutaj już są problemy. No ale tu zombiaków przem... Stój. Czy może? Nie, raczej nie. Nie przemyślałem, że tu mogą być takie problemy. I cholercia, nie ma niestety kluczyków. A może drugi ma? Do drugiego chyba wejść się nie da. A nie, da się. Zamknięte. Szybę wybi. Do niego? No co to? Tu nie ma. Tu też nie ma, ale fajki są. Uno momento, czekaj. Przeszukam jeszcze szybko. Tryb zbieractwa. Zombiaki idą? Jak już tu przejechałem. Tylko samochód mi zgasł. Dużo ich jest? U mnie nie przejeść, bo ja go nie widzę. Zabiję cię, to dobra. Myślę, bo mógłbym to jakoś przejechać, ale to tak... No próbuj. Powoli. Nie, drzewo, aktor. Nie, jakby nie mogę tu w tą szparę. Weź wyłącz silnik. Włóż kluczyki tylko do środka. Nie odpalaj, tylko wyjdź. Mam pewien plan, ale nie wiem, czy mi się uda. Co, to będziesz chciał... Nie, będziesz chciał inną drogą? Nie. Nie popełnię tego błędu co kiedyś. Próbujemy to tak zrobić. Ja bym się odmógł tylko z niego.
Widzisz, Shiro czasem myśli. Dobra, odepnij go. Dobra, czekaj, jak tu było, da 5. Pał i minus. I już. Okej, spróbuję teraz wykręcić. Shiro czasem myśli. Oczywiście musiałem przyjebać bokiem. Dobra, działa, działa. Ja ci wysiadam, aktor, nie ma tak dobrze. Czekaj. Jadaj. Ja tu wymyśliłem rzecz, jak przejechać, teraz ty prowadzisz. I zaraz drugie auto. Tak pewnie będzie. Aczkolwiek spoko jest sobie tu obczyścić, potem mieć tylko, wiesz, trasę taką prostą, bez zombiaków. Zgasł? Nie, jakże inaczej. Boże, jak to w trakcie jazdy zgaśnie. No to wiesz, jakoś teraz mi dojdziemy, nie? Powoli, powoli, ale dojdziemy. W sensie, jak w mieście zgaśnie. A. To gorzej. Gorzej, jak nie odpali za pierwszym razem. Nowy typ ciuchci. Czterokoło. Chyba jakąś stację znajdziemy. O, moje kabelki. Czekaj, tu popatrzę. Jedź, jedź, śmiało. Ja się patrzę, gdzie to nas doprowadzi, nie? No mówię ci, że teoretycznie koło naszej bazy. Tam na tą stację, pamiętasz, co zwiedzaliśmy kiedyś? A, czekaj, wiem co, światło zgaśnie. Burka nie chce wskoczyć. Dziwisz się? Ale jest dosłownie na styk. Dobra, czyli tak, tam jest przejazd kolejowy. Musimy jeszcze zwiedzić południe, bo na południu w ogóle nas nie było. To jest tylko w sumie północ, wschód i zachód. Okej, cool. Cały czas prosto. Ale wiesz, że ogółem to można jakby włączyć sobie autojazdę. No tak, tempomat. Znaczy no właśnie fajnie, no. Czyli w tym bodajże? To nie muszę nawet W trzymać. Tu zaraz chyba zakręt w prawą stronę powinien być. Dobrze cię ja widzę, czy źle widzę? No jeszcze trochę. O czekaj, bo tu jest rozwidlenie. O kurde. Co teraz? Ty nie wiem, no wydaje mi się, że w prawo. Dobra, idź w prawo, na moją odpowiedzialność. No i jedziemy. Pozdrawiam Deviko. Kamie, która śpi. Nic nowego. Danona, który śpi już od 22. Też nic nowego. Chyba dobrze pojechaliśmy.
Niż jaka spokojna trasa. Uuu, jakiś przejazd. Nadal nie widziałem żadnego zwierzaka w tej grze. Te pułapki. Chyba ci czwórka weszła, co? Nie, nadal na trójce jadę. To nawet jakiejś słabszej trójce. Tu zaraz powinna być gdzieś stacja. Nie przemyślałem chyba tego, że tu mogą być te. Dobra, tu w prawo. W prawo, aktor, w prawo, kręć w prawo. Prosto. Dawaj prosto. I tą drogę upolną. Tu w prawo. To zaraz będziemy w lewo. I prosto, cały czas prosto. Prosto. Czekaj, może nie? Nie, sorry. Dobra, tu przejdziesz, prosto jedź. No jedź, jedź. Tak bardziej w prawo, prosto w prawo. Prosto w prawo. O tu. Ten już wydukał wszystko, ja pierdzielę. Co wydukał? No wodę jaką miałem. Przeżyliśmy. O dziwo. Przyjechaliśmy inną trasą, co prawda. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was aktor oraz Shiro. Siedem, trzymajcie się. Hej, hej!